Myśli, uczucia i zamiary Waszej osoby ukochanej. Witam serdecznie, kochani Państwo, na wróżbie z kart Tarota. Oglądnijcie ten filmik od początku do końca, ponieważ jest to tylko jeden filmik, jeden rozkład, jedna wróżba od początku do końca. Warto, byście ją zobaczyli i zobaczyli również, czy rezonuje ten rozkład z Wami, z Waszym związkiem, z Waszą relacją, z Waszą sytuacją obecną. Myśli, uczucia i zamiary Waszej osoby ukochanej. Skupcie się na Waszej osobie ukochanej. Ja w międzyczasie Was oczywiście wszystkich witam serdecznie, najserdeczniej. Cieszę się, że jesteście. Proszę Was o nowe subskrypcje mojego kanału. Jeśli jeszcze nie jesteście subskrybentami, nakliknijcie na subskrybuję i na dzwoneczek u góry. Kochani, piszcie komentarze, czy ta wróżba w jakiś sposób, w jakiś w iluś procentach z Wami rezonuje, kochani. Pamiętajmy, że są to czytania kolektywne, to znaczy dla wszystkich Was, tak? A jest Was tutaj wielu, kochani. Proszę Was o komentarze, o lajki, bądźcie aktywni, kochani. No i zapraszam Was na wróżby indywidualne, jeśli chcecie wróżbę osobistą, która się skupia tylko na Was, zrobiona na podstawie Waszych zdjęć i dat urodzenia. Zapraszam Was serdecznie na takie indywidualne, osobiste czytanie. Napiszcie mi e-maila, mój adres e-mailowy oczywiście znajdziecie na moim kanale, a ja odpiszę Wam, kiedy mam wolne terminy i tak dalej. Dziękuję, zapraszam i zaczynamy. Więc w podłożeniu już, w przełożeniu kart mam dwa miecze. Dwa miecze, kochani, mówią o blokadach. Czyli ta osoba Wasza ukochana, niezależnie czy kobieta, czy mężczyzna, ma blokady straszne. Blokady. Nic nie chce słyszeć, nic nie chce widzieć, odgania uczucia, emocje, odgania tutaj jakieś głębsze być może relacje z Wami. Jest bardzo w głowie zamknięta, czyli myśli tutaj bardzo strategicznie, rozsądnie, planuje wszystko. Natomiast odgania tutaj uczuciowość, tak? Zobaczymy dalej. Myśli osoby ukochanej. Ta osoba przy dziewięciu buławach stoi jakby tutaj i pilnuje swojej własnej prywatności. Dziewiątka buław. Ta osoba jakby bała się jakiegoś zagrożenia z zewnątrz, tak? Stoi na warcie cały czas. Jakby chciała obronić tutaj swoje wszystko, co posiada, tak? Gdyby zbliżył się na przykład jakiś napastnik, jakiś wróg, to ta osoba jest tutaj gotowa, widzicie, do walki, do bronienia swojej prywatności. Dziewiątka buław to również, kochani, rezygnacja, zmęczenie, jakby poczucie, że coś dobiega końca. Także tutaj ta osoba być może przeczuwa jakieś zagrożenie tutaj końca związku. Jest zajęta pracą, widzę, tu walczy o pieniążki, o swoją stabilność finansową być może, ale jeśli chodzi o aspekt relacji, związku, o czytanie miłosne, to chciałaby ta osoba tutaj coś stabilnego, ponieważ mamy dwie karty w jego głowie. Monet, czyli tutaj rycerz monet i as monet mówią o tym, że chciałaby ta osoba rzeczywiście coś stabilnego zbudować. Myśli o związku, relacji stabilnej, tak? Która by mu dała już jakieś, nie wiem, jakieś wsparcie w sercu. Co w sercu, czyli co w uczuciach tej osoby? Świat, 9 pentakli i 6 mieczy. Czyli świat, ta osoba jest otwarta na coś nowego, na coś pozytywnego, tak? Być może tutaj szuka jakichś kontaktów, czy za granicą, czy w internecie, szuka tutaj jakichś, widzę, kontaktów, jest otwarta. Chciałaby również stabilności, ponieważ mamy znowu 9 pentakli, czyli znowu jest ta osoba gotowa pracować nad relacją, mieć coś stabilnego. No ale 6 mieczy mówi oczywiście również o blokadach tej osoby, jak i również, kochani, o tym, że ta osoba odchodzi intelektualnie, mentalnie, zostawia
sprawy za sobą, wyrusza w poszukiwaniu nowych jakichś partnerów, relacji, nowych jakichś osób, tak, na jakiś związek. Czyli tak jakby, nie wiem, jeśli są u Was jakieś problemy, ta osoba jakby chciała odejść od tego wszystkiego, zostawić to za sobą i tutaj zbudować coś nowego, szuka może jakichś nowych kontaktów, ponieważ coś, co jest stare, jakby nie chce do tego wracać, tak? Szuka coś nowego. Właśnie tutaj jest taka kwintesencja. Co w zamiarach tej osoby? As kielichów. Miłość. Kochankowie. Ta osoba Was obserwuje. Być może dowiaduje się coś o Was. Patrzy. Nie wiem. Być może zagląda w internecie. Też karta internetu tu mi się pokazuje znów. Czyli coś obserwuje, patrzy. As kielichów. Kochankowie, jakby być może też szukała ta osoba tej miłości, ale na razie taka jest troszeczkę zdystansowana, obserwująca, analizująca, mocno zamknięta w głowie właśnie, być może też poprzez te jego blokady odgania emocje, tak, tylko na razie marzy o miłości, szuka miłości, być może też szuka seksualności. Owszem, marzy tutaj o związku, jakim stabilnym było w jego myślach i uczuciach, ale zamierza również tutaj doznać jakiejś seksualności, intymności, tak? Ponieważ kochankowie to też jest karta seksu po prostu. Ma ta osoba nadzieję na nowy, jakąś nową relację, oczywiście pełną żaru, również intymności, chemii, przyciągania, seksualności, z czego może chciałaby się wykluło coś tutaj bardziej stabilnego, tak? Mamy karty, tak jak mówię, na razie jeszcze obserwacji, dowiadywania się, przemyśliwania jakby spraw tutaj, analizowania. Na razie ta osoba odgania jakby te emocje, ponieważ sama jest w blokadzie jeszcze. Ale już w głowie i w sercu ma tutaj jakby chęć zbudowania czegoś stabilnego, ale szuka. Moim zdaniem, jeśli są jakieś między Wami problemy, brak komunikacji, to ta osoba też szuka innych jakichś tutaj kontaktów, innych relacji. Tak tutaj widzę i odchodzi od tych starych relacji problematycznych, tak? Czy odchodzi jakichś starych problemów i może chce tutaj napisać do Was, zacząć jeszcze raz wszystko, spróbować jeszcze raz, ale na razie jest jeszcze w blokadzie, na razie jest jeszcze troszkę zdystansowana, obserwująca, musi przemyśleć sprawy, ale marzy o miłości, jest szansa na miłość, jest szansa na stabilność, krok po kroku, powoli oczywiście, 9 pentakli to powolny rozwój, ale stabilny. Dziękuję serdecznie. Napiszcie mi w komentarzach, czy ta wróżba z Wami rezonuje i zapraszam na wróżby indywidualne. Do usłyszenia już wkrótce.